Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf, a to jest audycja z cyklu Raport Jasnowidza, czyli wydarzenia w kontekście przepowiedni. Dzisiaj mamy 5 kwietnia 2024 roku, przyjrzymy się kilku doniesieniom prasowym, a potem umieścimy je w kontekście różnych przepowiedni i smsów Jasnowidza z Gdańska. Spójrzmy na najważniejsze doniesienia, moim zdaniem, jakie miały miejsce ostatnio w przestrzeni publicznej, a to właśnie pan Radosław Sikorski. Tutaj mamy żeby była jasność, 4 kwietnia 2024 roku, dzisiaj mamy 5 kwietnia i tutaj czytamy właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęliśmy decyzję o ustanowieniu misji natowskiej. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny, ale że będziemy teraz mogli wykorzystać koordynacyjne, szkoleniowe, planistyczne zdolności Sojuszu do wspierania niebiesko-żółtych w bardziej skoordynowany sposób. To jest taki Ciekawy język ministerialny, nie? Ale ciekawe są te słowa. To wcale nie znaczy, że wchodzimy do wojny. Nie, to nie znaczy. Podjęliśmy decyzję o ustanowieniu misji natowskiej ale to nie znaczy, że wchodzimy do, do wojny. Bo to znaczy się, że spełniają się teraz przepowiednie jasno z Gdańska, które mówiły, że to będzie się działo właśnie powoli. I teraz to się dzieje, tak? Dobrze, spójrzmy teraz dalej. Sekundka, bo to mam zakłócenia jak zwykle. To może na koniec po prostu jedna osoba w Polsce mówiła właśnie, że Polska nie będzie uczestniczyła w jakichś takich działaniach, a tutaj Jasnowiec Zdańska mówił, że no nie, no że niekoniecznie, że jakieś będzie uczestniczynie tak, właśnie w wydarzeniach takich jak właśnie wojna, tak, a szczególnie właśnie na wschodzie, tak, czyli na Ukrainie i na całym wschodzie. Dobrze, to sobie zaraz przejrzymy te doniesienia sms-owe, jasnowidza z października i listopada zeszłego roku. A teraz spójrzmy jeszcze na wydarzenia na świecie. CIA ostrzega Izrael. Iran grozi atakiem w ciągu 48 godzin. Tak, I to jest wczoraj, 8.51. Tak, swoją drogą jak to jest? Czy Izrael jest ostrzegany przez, przez CIA, że Iran grozi atakiem w ciągu 48 godzin? Czy może. Ktoś organizuje jakąś fałszywą flagę i wtedy wiedzą, że to na pewno nastąpi w ciągu 48 godzin, bo sami to planują. <laughs> Może to tak to jest. Takie, takie dziwne teorie spiskowe. E, dobrze i tutaj mamy, że po zniszczeniu irańskiego konsulatu w Syrii doniesienia CIA wskazują na eskalację napięć między Iranem a Izraelem. Amerykańska agencja wywiadowcza CIA ostrzegła... Izrael 3 kwietnia przed potencjalnym atakiem ze strony Iranu, który ma nastąpić w ciągu 48 godzin, jak ujawnił portal Vox News. No i tyle. Incydent w Syrii spowodował śmierć wielu wysokich rangu irańskich urzędników i generałów. Iran rzekomo szykuje się do przeprowadzania zorganizowanego ataku na strategiczne punkty w Izraelu za pomocą dronów i pocisków. Izraelskie siły obronne, IDF albo IDF... W odpowiedzi na te doniesienia zdecydowały się zmobilizować rezerwy obrony powietrznej. I tyle, tak to wygląda. Tutaj mamy teraz następnego newsa. Z kolei to jest polon.pl, bo wcześniej to był Twitter, a tutaj był dziennik.pl. A tutaj z kolei była komórka jasnowida zdańska. Jeśli mogę, tak. Bo wszystkie poczucia, jakby przepowiednie, są dokumentowane właśnie i w formie filmów na kanale YouTube, właśnie na kanale. Olaf Jasnowid, na kim teraz jesteście i na kanale Jasnowidze z Gdańska, to jest taki inny mały kanał, na który też serdecznie polecam się udać. Ale są też posty na karcie społeczność, tak, filmiki i przede wszystkim, właśnie SMS-y Jasnowidze, właśnie, czyli że w telefonie komórkowym są metadane, tak, te SMS-y są wysłane i możemy sprawdzić, jakby że tego dnia były wysłane, czyli tego, a tego dnia ktoś powiedział to a to, a potem się sprawdziło, tak. Na tym polega właśnie udowadnianie zjawiska jasnowidzenia, tak. Nie na tym, że ktoś coś powie i po dwóch tygodniach ktoś powie to samo i, i to jest jasnowidzenie, to nie, to mo, może być powielenie, tak? To może być zgapienie, może być powielenie e, lub e, powiedzenie tego samego, ale dwa tego nie później, tak? Ale takie pierwotne jasnowidzenie to jest właśnie ktoś mówi coś pierwszy, tak? E, dobrze, teraz teraz idźmy dalej. E, tu mamy ten Iran, a teraz właśnie Polon.pl mamy właśnie. Naprawiono bałtycki gazociąg uszkodzony przez chiński statek. Tak zakończyła się naprawa gazociągu Baltic Connector łączącego Finlandię z Estonią po morza bałtyckiego. Magistrala została uszkodzona przez chiński statek w październiku 2023 roku, to był chyba tam koniec października zeszłego roku. Chodzi o to, że żebyśmy wiedzieli w jakim tu świecie żyjemy, że tutaj właśnie w Gdyni, tu za mną jest Gdańsk, a nad Gdańskim jest Gdynia i właśnie część Gdyni jest wykupiona przez chińczyków, więc takie to niby NATO i taka amerykańska obecność, że tak naprawdę część portów Gdyni należy do chińczyków i, zac i ostatnio zaczęli tam coś chyba mieszać właśnie w związku ze swoją działalnością, a z kolei właśnie jakiś chiński statek specjalnie, najprawdopodobniej specjalnie z premedytacją, Właśnie zrzucił kotwicę i ciągnął ją pod nie, żeby uszkodzić, jakby ten kanał. No musimy wiedzieć, że my, tutaj, jakby narody Morza Bałtyckiego, tutaj wspólnie sobie współpracujemy, staramy się kochać i współpracować, a tu nagle jakiś statek z Azji przypływa nam i rozwala nam no, kurcze instalacje. Tak to jest troszkę. Nieciekawe wydarzenie jakby, ale na szczęście zostało to naprawione, no, ale cóż z tego skoro naprawa zajęła bardzo długo czasu, a jak teraz jakiś inny statek rozwali kotwicą, to będzie ciężko. Nie? Generalnie jesteśmy w takim stanie właśnie wojennym, tak jak właśnie tutaj Radek Sikorski mówi, podjęliśmy decyzję o ustanowieniu natowskiej misji, tak, 4 kwietnia. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny. Tak mnie zaciekawiły te słowa, że nie omieszkałem wam tego pokazać. No może przeczytajmy ten dziwny język dyplomatyczny. Podjęliśmy decyzję o ustanowieniu misji natowskiej. Jeśli państwo zrozumieją co z tego języka, to proszę powiedzieć. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny, przekazał w Brukseli szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Sikorski po spotkaniu ministrów państw NATO. Teraz będziemy mogli wykorzystać koordynujące, szkoleniowe. Planistyczne zdolności sojuszu do wspierania Ukrainy w bardziej skoordynowany sposób, powiedział. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że sojusz nie jest i nie będzie stroną konfliktu na Ukrainie. Zaznaczył, że sojusznicy przejrzą swoje zapasy dotyczące uzbrojenia, które mieliby przekazać Ukraińcom. No, generalnie tak sobie myślę. Tak teoretycznie. Załóżmy. Tak, teoretycznie, Alois Ilmarier, tak? Rosja, atak na Europę. Zniacka. Załóżmy taki, przyjmijmy scenariusz teoretyczny. I Rosja jednak przyjmuje ten atak. Jakiś taki dziwny. I co wtedy się dzieje? To wtedy słowa pana Jensa Stoltenberga mają sens, który mówi, że nie będzie stroną konfliktu na Ukrainie? Nie jest i nie będzie stroną konfliktu na Ukrainie? No, jeżeli Rosja zaatakuje, tak? No to chyba będzie. To chyba będzie siłę rzeczy chyba, tak? Chyba że nie, chyba że po prostu to jakoś wierzą, że Ukraina zniknie z mapy ziemi i wtedy już będzie tylko, jakby Europa i Rosja, tak? I będzie nawalanka, i, i wtedy jakby na to nie będzie już stroną w konflikcie, bo Ukraina przestanie istnieć, jakby, tak? No ale generalnie miejmy nadzieję, że tak nie będzie i. I pewnie tak nie będzie, tak? No to jednak jest taki jeden ze scenariuszy: jest taki, że Rosja atakuje, następuje konflikt i kraje NATO po prostu tak samo jak wysyłają broń, pieniądze i pomoc na Ukrainę, tak samo będą wysyłać swoje wojska, czy żołnierzy, czy jakieś inne służby i w ten sposób będą brać udział właśnie w tej wojnie, co już de facto czynią, tak? Więc tak naprawdę są stroną w konflikcie, a my do tego wszystkiego jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Jak właśnie mówił Samiec Zdańska w zeszłym roku, zaraz przyjrzymy się SMS-om. I tyle. Więc widzicie, że ten dziwny, dziwny język dyplomatyczny jest taki właśnie zawikłany, ale tak naprawdę każdy myślący człowiek wyłowi te słowa, które właśnie to nie znaczy, że wchodzimy do wojny. To właśnie znaczy. To właśnie znaczy, że powoli, powoli, cały czas, nieustannie, systematycznie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i cały czas do tej wojny wchodzimy. I tak też właśnie mówił Jasnowic z Gdańska w zeszłym roku, a inny Jasnowic mówił właśnie, że tak nie będzie. No ale niestety właśnie tak jest. No i tyle. Dobra, zobaczmy teraz właśnie, teraz te smsy jasnowidza z Gdańska. Tu jeszcze Radosław Sikorski. To nie znaczy, że wchodzimy do wojny. Ojojoj, teraz o! Jakieś aktualizacje mi się teraz włączyły. Sekundka. Dobra. I mamy teraz właśnie. wizję zostawimy sobie na później. A zobaczmy teraz, właśnie. Tutaj jest 31 października, to jest jakiś tam sen. A potem będzie takie ciekawe poczucie 2 listopada, 3 dni później. Ale tutaj mamy najpierw sen. Ja już go opowiadałem. Generalnie chodziło o to, że. Wojna 2024. Chodzi o to, że był sen, w sensie ja idę spać, zadaję sobie pytanie przed snem, tam zadałem sobie pytanie w jakichś prywatnych sprawach, właśnie, i to był jakiś problem do rozwiązania, tak? Zadałem sobie Panie Boże, co mam zrobić? Jakby i z tym, i z tym, nie? A Pan Bóg zesłał taki sen, wojna 2024, tak? Dużo wydarzeń przez wiele miesięcy. Duda jakieś rozporządzenie czy ustawę podpisuje, widzę ten druk, dokument w paru miejscach poprawiony czerwonym długopisem. I jakaś dziwna wojna. To jest ciekawe, jakaś dziwna wojna. Zapamiętajcie te słowa. Czy to symbol, czy faktycznie będzie? W sensie ta wojna, dziwna, tak? A wtedy moje pytanie się częściowo zdezaktualizuje. Tak, czy te pytanie, gdzie ja się pytam o moje prywatne rzeczy. Te prywatne rzeczy staną się mniej ważne, bo bardziej ważne staną się te ogólne rzeczy, czyli właśnie będziemy wkręceni mimo wszystko, mimowolnie w tą wojnę 2024, tak samo jak wcześniej byliśmy wkręceni w inną wojnę 2020. I tyle. Ja rozumiem, że wszyscy chcieliby usilnie uniknąć tego, ale niestety nie było takich pokojowych ruchów w roku 2020, wtedy została złamana nasza wolność, więc tym bardziej w tym czasie też nie będzie takich ruchów pokojowych i już teraz będzie jeszcze trudniej właśnie wywalczyć, żeby rząd robił to, co chcemy, tylko rząd będzie robił to, co on chce, nie patrząc na to, co, to, co my chcemy. A my się już o tym przekonujemy, bo właśnie jesteśmy w tą wojnę wkręcani. Tak to właśnie wygląda zgodnie z zapowiedziami Jasnowidza z Gdańska. I tyle. Czy to symbol, czy faktycznie będzie, będzie ta wojna, a wtedy moje pytanie się częściowo zdezaktualizuje, bo sytuacja wymusi inny czas, tak? inne decyzje. Tak? Inny czas, inne decyzje, bo będzie wojna 2024. Ale to będzie taka dziwna wojna, tak? bo wiemy na przykład, że na Bliskim Wschodzie jest twarda wojna, tak? na Ukrainie jest jak to mówi jeden widzący w Polsce właśnie, żółwia wojnę, tak, albo raz żółwia jest, raz zająca, zajęcza, a u nas będzie dziwna tak, i to nie znaczy się, że ja tutaj, żeby ktoś mnie nie zarzucił, że ja neguję wojnę, tak, tylko chodzi o to, że opisuję tymi metaforami właśnie, jak w danym kraju się te, bo są też kraje, które mogą sobie pomyśleć, że to jest wojna biznesowa właśnie, tak, że właśnie załatwiamy swoje biznesy, tak, więc jedne kraje załatwiają swoje biznesy, inne z kolei budują swoje układy czy wpływy, jeszcze inni budują jakby inwestycje na przyszłość, jeszcze inni z kolei właśnie mają dziwną wojnę. No i Polacy robią tak, że mają dziwną wojnę, tak? Dziwny rząd, <gryw> jeden rząd i drugi rząd był dziwny, wcześniejszy i obecny, No teraz mają dziwną wojnę, tak samo jak była wcześniej dziwna inna wojna od 2020 roku, tak, tylko przeciwnikami były drobne ustroje. Dobrze. I teraz słuchajcie, spójrzmy teraz na drugą rzecz, to jest czwartek 2 listopada 1919, .19. to wszystko już było publikowane. I to jest takie poczucie, że chwilę po wyemitowaniu filmu z 2-3 godziny temu małe poczucie tylko przypomnijmy sobie, to jest 2 listopada, tak? Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. To było pół roku temu, tak? To jest ważne, dlatego na przykład, że w tamtym czasie najbardziej znana osoba w Polsce z, z branży ezoterycznej nie mówiła o wielu wojnach, tak? O wielu wojnach, które przyjdą właśnie w 2024 roku. Ale po tym, jak Jasnowiec Gdańska powiedział, to zaraz, tydzień, dwa, dwa tygodnie później. Najbardziej znana osoba zaczęła mówić te same rzeczy, a potem nawet i inny youtuber z Warszawy właśnie, Krzysztof Ator Woźniak, również zaczął powtarzać te same rzeczy, właśnie, że to będzie rok wielu wojen właśnie i te wszystkie właśnie przepowiednie, które dawał jasnowidz Gdańska, później były powtarzane właśnie już nie tylko przez jasnowidzów, ale również i youtuberów, tak, takie są fakty. I tyle, no z faktami się nie dyskutuje, takie są fakty po prostu, nie? No, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy właśnie przepowiednie Jasnowidza z Gdańska są powielane na innych kanałach. Dobrze, i tutaj zobaczmy, chwilę po wymiotowaniu filmu, to jest takie poczucie, przeczucie, z 2-3 godziny temu, małe poczucie, że gdy w cudzysłowiu wybuchnie, w cudzysłowiu wojna, tak? Czyli dziwna wojna, tak? Bo to są tylko symbole, bo tak naprawdę chodzi o to gotowanie żaby, że to jest taki proces, ale zobaczcie dalej. To jest 2 listopada. Gdy w cudzysłowie wybuchnie jakby w cudzysłowie wojna, o to jest jeszcze nie, bo to jest jakby w cudzysłowie wojna, tak? To właśnie pokazuje, właśnie, że to jest tak mocno zawikłane, tak? Bardziej jakbyśmy do niej w jakiś sposób dołączyli. Tak? Rozumiecie? to trochę będziemy, a trochę nie będziemy zdziwieni. Czy zaskoczeni? No skoro już nam się mówi o wysyłaniu wojsk, tak, na Ukrainę, no to trochę będziemy zdziwieni, a trochę nie będziemy zdziwieni, tak? Jeżeli cały czas jesteśmy do tego przyzwyczajani, tak, no to trochę będziemy zdziwieni, trochę nie będziemy zdziwieni, tak? W cudzysłowie, jak wybuchnie, bo w sumie ona nie wybuchnie, bo ona cały czas trwa, tak? I w cudzysłowie wojna, bo dla nas to będzie w cudzysłowie wojna, na Ukrainie to będzie wojna, tam żółwia czy jakaś, tak? A w gazie jest ostra wojna, tak? E, bo każda wojna inaczej wygląda, tak? E, to właśnie trochę będziemy, a trochę nie będziemy zdziwieni czy zaskoczeni, tak? Zrozumiemy, że cały czas byliśmy do tego szykowani. I przyzwyczajani, tak? I będzie to już jakby naturalna, w cudzysłowie naturalna, akceptowalna konsekwencja wszystkich sytuacji na świecie, czyli właśnie to jest wszystko, właśnie sprzężone, jak ja zawsze to mówiłem. To wszystko jest razem połączone na całym świecie, właśnie wszystkie te płyty techniczne tworzą jedną wielką całość, tak? I jak nadchodzi starcie, to ono w różnych miejscach się objawia, tak? Właśnie tam gdzieś na Mołdawii, gdzieś tam właśnie w Izraelu, w różnych miejscach. To są naturalne procesy takie geopolityczne, tak? Więc właśnie jak czytamy tutaj, będziemy troszkę, a trochę nie będziemy zdziwieni, tak? I zrozumiemy w tamtym czasie, właśnie, że cały czas byliśmy do tego szykowani, tak? Jakby właśnie politycy cały czas wiedzieli, że ta wojna jest. Tylko nie mogło nam tego oświadczyć, tak samo jak oświadczyli właśnie z Brusem. Z Brusem Bruce Lee 2020, tak? To właśnie tam można było zrobić taką akcję, a tutaj właśnie nie. Tutaj trzeba na spokojnie, no bo gdyby zrobili to od razu, to wszyscy by uciekli, rozumiecie? A jak się powoli gotuje, żabcie, to żabcie się ładnie ugotują i będzie zupka. I tyle, więc jesteśmy gotowani w tym sosie, właśnie, ale na szczęście u nas będzie w cudzysłowie, jakby wojna, tak? I jakby wybuchnie, tak? No, i tyle. I to wszystko się dzieje, i to się wszystko pięknie sprawdziło, i to widzimy, że to wszystko mówienie właśnie o wysłaniu wojsk, mówienie właśnie o tworzeniu, właśnie tutaj jak Radek Sikorski powiedział, o tworzeniu, o podjęciu decyzji, o ustanowieniu misji natowskiej, to nie znaczy, że wchodzimy do wojny. No, nie wiem, no, dwa lata mija, tworzymy misję, ale to nic nie znaczy. To w zasadzie, co to za misja? Że bardziej skoordynowany sposób. No, jak na no dwa lata działają, to teraz dopiero się będą koordynować. To jest jakieś palcem na wodzie pisane jakieś smary bajery, wiecie. E, tak naprawdę za tym się coś kryje, może są jakieś tajne porozumienia. E, I tyle. Tak to wygląda. Tylko my wszystkiego się nie dowiemy, bo nam się to aplikuje powolutku, jak szczepioneczkę. Tak to wygląda. Dobra, więc tak to jest właśnie z tym, że my teraz jesteśmy już jakby za połową tej drogi w dwóch, trzecich albo i dalej właśnie w tym całym procesie przyzwyczajania nas ale w pewnym momencie zatrybimy, zrozumiemy to właśnie, że byliśmy cały czas do tego szykowani, przyzwyczajani i jakby stała się to naturalna, akceptowana konsekwencja wszystkich sytuacji na świecie, czyli jak sytuacja na świecie w różnych punktach się zaogni, to wtedy u nas też to się zatrybi i zacznie się kręcić, ale na całe szczęście jakoś wierzę w to, mam nadzieję, proszę Pana Boga i modlę się o to, żebyśmy byli tylko w cudzysłowie jakby wojna, a nie żółwia wojna, czy zajęcza wojna, czy właśnie twarda, hardkorowa wojna jak na Bliskim Wschodzie. I na chwilę obecną dziękuję Panu Bogu za to i o tym trzeba zawsze pamiętać i być jakby w stanie takim jakby dziękczynienia, bo dzięki temu właśnie jest większy spokój, tak? Trzeba mówić spokojnie o tym. Spokojnie, tak, jest nawet takie powiedzenie spokojnie jak na wojnie bo tylko spokój nas uratuje, tak? Leci bomba, musimy wiedzieć co robić, tak? I tyle. Tak to wygląda, bo rozdygotanie, stres, agresja i te wszystkie jakieś takie niedobre rzeczy one tylko powiększają tą właśnie wojnę. Dobrze, i teraz zobaczmy sobie na spokojnie jeszcze tutaj, co właśnie. W 13 minucie 21 grudnia najbardziej znana osoba w Polsce właśnie w tym temacie mówiła, a propos właśnie wojny, pamiętajmy, że to jest 13 grudnia, to, nie, przepraszam, 21 grudnia, a tamte poczucie było koniec października, początek listopada, czyli półtora miesiąca wcześniej, tak? Półtora miesiąca wcześniej, tak? Mamy tutaj właśnie 31 października i 2 listopada, tak? A tutaj mamy miesiąc i 20 dni później i ten Pan dalej twierdzi, że... Co twierdzi? Posłuchajmy 30 sekund właśnie co twierdzi nasz no poniekąd najbardziej kochany Jasnowic w Polsce. Posłuchajmy najbardziej kochanego jasnowidza w Polsce. Troszkę zakłócenia, ale to już tego się nie przeskoczy. Przepraszam, słuchajmy. Wojen i zagrożeń wojennych, bo to już ym, y, nasz najbardziej znany człowiek w tym temacie w Polsce już właśnie powtarza wcześniejsze wizje sprzed dwóch tygodni Jasnowidza z Gdańska. Właśnie który tłumaczył to dokładnie wszystko jeszcze chyba w październiku, z tego co pamiętam, y, ale prześledziłem te wszystkie audycje, właśnie i niestety wyszło na to, że Jasnowidz z Gdańska znowu ubiegł w najbardziej znanego Jasnowidza i mówił coś wcześniej. Nie? Tak samo jak kiedyś było właśnie wizja z pierścieniem wokół Tajwanu. To zaraz jeszcze wyjaśnię, bo to jest jeszcze jedno ciekawą rzecz, trzeba zrozumieć właśnie z tymi wizjami, jak są wizje, które właśnie mówi inny jasnowidz i powtarza inny jasnowidz, a są wizje, które właśnie są prawdziwe właśnie wizje najbardziej znanego jasnowidza w Polsce. Bo są takie wizje, ja wiem, że pan Krzysztof jest jasnowidzem, ale nie wszystkie działania są jasnowidzące. Dobra, posłuchajmy sobie spokojnie. Tuje się tak lokalnie w kilku miejscach to się być może uspokoi. Ja bym to odbierał, że to jest początek trzeciej światowej w różnych miejscach. I 2024 rok jest początkiem już poważnych wojen. Na co musimy się przygotować? Polska w moim poczuciu nie będzie uczestniczyła w żadnej z tych wojen, ale I tyle. Polska nie będzie w żaden sposób uczestniczyła jakby w żadnej z tych wojen, tak? I słysząc te słowa, to trzeba wiedzieć, że słowa jakby niosą energię, tak? I jak ktoś właśnie kocha prawdę i jest do niej skłoniony, i akurat w tym momencie, jakby, tak? Jak ktoś, jak wy na przykład rozmawiacie z kimś, tak? I nie jesteście jakoś, nie wiem, jak akwizytorzy, którzy chcecie coś sprzedać człowiekowi, i obojętnie, czy produkt jest dobry, czy niedobry, to wciskać na siłę ten produkt jakiemuś kupcowi, tylko jesteście nastawieni naprawdę. Tak? No i jesteście jakby w prawdzie, jesteście jakby zakotwiczeni w tej prawdzie, i nagle słyszycie jakieś słowa fałszu, tak? bo też nie, nie zawsze tak jest, że człowiek jest zakotwiczony w prawdzie. tak? Czasem jest człowiek zagubiony albo sam jest gdzieś jakby zakręcony i usłyszy i będzie mu się wydawało, że to jest prawda. Tak? Albo nie wyłowi tego, że to jest nieprawda. Tak? To nie chodzi o to, że to jest kłamstwo, bo to, to, to nie chodzi o to, to, to. Chodzi o to, że to jest jakby nieprawidłowe poczucie. Tak? Powstaje nieprawidłowe poczucie, nieprawdziwe, tak? że Polska nie będzie w żaden sposób uczestniczyła w żadnej z tych wojen. Tak? I jeżeli ktoś jest troszkę bardziej Zakotwiczony w prawdzie, tak? Może pan Krzysztof jest zakotwiczony, ale ktoś jest bardziej. i załóżmy, że wy będziecie na przykład troszkę bardziej kochać prawdę niż jakieś tam produkty tak? akwizycyjne. To wtedy nagle poczujecie to, co właśnie poczuł y, Jasnowiec Gdańska na słowo. Jak usłyszycie te słowa, że Polska nie będzie uczestniczyła, no to od razu to poczujecie. Od razu znak zapytania. Od razu się dziwicie, Nie będzie uczestniczyła? Jak to jest? No nie. Niekoniecznie jakieś będzie uczestniczenie, tak? Tu mamy zapisane 13 minut, bo jak ktoś chce przesłuchać, gdzie to jest, to ja wam mówię, że to jest właśnie audycja z 21, nie 2, tylko to jest 21 grudnia, tak? Tylko ja to słuchałem sobie właśnie w piątek, 22 grudnia o 14, tak? Zapisałem tego sms -a. ale sama audycja jest z czwartku, 21 grudnia, pod tytułem, właśnie, może ja wam powiem ten tytuł, to jest tytuł, sekundka. Co się wydarzy? 2024, co się wydarzy? Wizja live, część druga, tak? Wizja live, część druga, czyli na 24 rok nasz najbardziej znany jasnowic w Polsce zapowiada, to się będzie działo, a co się będzie działo? To się będzie działo, że Polska nie będzie uczestniczyła, tak? I będąc jakoś mocniej zakorzeniony, no wprawdzie każdy człowiek poczuje, że no nie, no jakieś uczestniczenie będzie, tak? I teraz tworzenie misji NATO, tak? Cały czas maglowanie nas o mobilizacji, tak? O szkoleniach, mobilizacji, o wysyłaniu wojsk. Niektórzy nawet już mówią, że te, de facto te wojska są, a nawet polscy żołnierze giną, tylko jest to ukrywane. Tak? To wszystko jest właśnie gotowanie żaby. Jesteśmy w to wmanewrowywani i obojętnie, czy tego chcemy, czy nie, to tak się po prostu dzieje. Nie mówi się tego od razu, bo wszyscy by uciekli. I to są takie procesy długie, tak? To nie znaczy się, że zaraz tu atomówka spadnie i wszyscy zginiemy, świat się toczy się dalej. No Przecież widać na podstawie Ukrainy, jakby, tak? Że no, dużo ludzi uciekło, ale większość została i ten kraj tam biała, tak? No, jest tam zrujnowany, ale no, kręci się to już od dwóch lat ponad, tak? Więc jakby magicznie nie znikniemy tutaj wszyscy w Polsce, jakby, tak? To nie w taki sposób, to są długie procesy, tak? Ale generalnie w 2024 roku Polska jakoś będzie uczestniczyła. No powiedzcie, jak wy to czujecie? Bo to było pół roku temu, tak? To było pół roku temu, znaczy poczucia jasnowidza były pół roku temu, a poczucia drugiego jasnowidza były w grudniu, tak, czyli miesiąc i 20 dni później, tak? Już po wizjach, jasno widzę, z właśnie, że będzie tam wiele wojen i te wszystkie rzeczy, czy, co było mówione, już nie chcę się powtarzać, że 2024 rok będzie rokiem wielu wojen, tak? To, co później właśnie Ator i Krzysiek właśnie kopiowali, no chyba, że czuli to samo, tylko czuli jak zwykle z opóźnieniem 2-3 tygodniowym, to tyle, tak? To właśnie, to była jedna z wizji właśnie, że rok 2024 będzie rokiem wielu wojen. I teraz właśnie jak minęło pół roku, to jak wy to czujecie? Napiszcie, napiszcie uczciwie jak wy to czujecie. Czy czujecie, że Polska w jakikolwiek sposób jednak będzie brała udział? Bo najbardziej znany jasnowidz w Polsce czuł, że nie będzie. No I to by świadczyło właśnie o słabym poczuciu, tak? Ja nie oceniam teraz człowieka, tak? Ja tylko mówię na, na podstawie jednej audycji, jednego poczucia, ale te wszystkie cegłubeczki składają się na jeden wielki obraz, tak? Tym obrazem jest to właśnie No dobra, już nie będę tam gadał o tych przepowiedniach z dokładnością co do jednego dnia, tak? Ale przypomnę, tak, że jest konkurs. Jak ktoś pokaże, że więcej przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia niż Jasna Gdańska, to i odczeka nagroda 800 zł. Można właśnie wspomóc charytatywnie dolny cel, a najlepiej można byłoby na przykład właśnie tym poszkodowanym w gazie przelać. Tak, więc wystarczy tylko przekazać, wykazać, właśnie, że Krzysztof Jackowski przepowiedział więcej przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia niż Jasna Gdańska. Przy czym z Gdańska przez 3 lata, a Krzysztof Jackowski przez 30 lat. Jeśli takie coś wykażecie, nagroda 800 zł przelejemy na jakieś konto jakiejś organizacji albo na przykład tego zmarłego Polaka, czy na jakieś inne cele charytatywne, które wspólnie sobie ustalimy. Krzysiek jaskowski ma chyba fan klub na Facebooku, nie wiem, tam chyba, nie, wiem, nie wiem, czy 5 tysięcy, czy 50 tysięcy, bo nigdy tam nie zaglądałem, może by to kiedyś musiał zajrzeć. Na 50 tysięcy osób to chyba łatwo jest to, można rozkminić jakby tak? Wszyscy spisują jego przepowiednie, więc bardzo łatwo można pokazać, gdzie jest, są te przepowiednie z dokładnością co do jednego dnia i od razu można te 800 zł możemy przelewać. Kasa jest od Dużym tą kasę czeka, jest gotowa do użytku, można ją użyć na cele charytatywne. Trzeba tylko wykazać, właśnie, że Krzysztof Jackowski dokonał przez całe swoje życie, przez 30 lat, więcej przepowiedni z dokładnością co dnia niż nieznany Jasnowic z Gdańska. Dobra, tyle auto promocji, zmierzajmy do celu. Generalnie to już jest chyba finish no tych wszystkich innych nie będziemy omawiać bo znalazłem takie ciekawe z lipca chyba z zeszłego roku to może inną audycję zrobimy a teraz chcę jeszcze zdążyć jeżeli w ogóle zdążę to postaram się jeszcze zrobić króciutką audycję o tych czerwonych jałówkach bo też takie śmieszne smsy znalazłem widzę z Gdańska z poczuciami i też innych nie znalazłem które kiedyś tam w rozmowie właśnie z kolegą Pawłem tam mówiłem o tych jałówkach a teraz w zasadzie się to Spełniam. No, szkoda, że nie zapisałem tych SMS-ów. Mówi się trudno, ale to ci co y, lubią mnie oglądać, to y, wierzą mi, że y, po prostu mówię prawdę. Ja zawsze mówię, że mogę poddać się badaniu na wykrywacz kłamstw, jakby i, mimo mam żadnego problemu, tu nie mam nic do ukrycia. Nie? Ja po prostu mówię prawdę i tyle, nie. A jak jakiś błąd popełni, to zaraz przeproszę i się reflektuję, tak? Jak kiedyś tam chyba z dwa, trzy razy, przepraszam, Krzyśka, tak? Jak gdzieś przesadziłem w krytyce, tak? To przepraszałem, tak? A jak jest zdrowa krytyka, normalna, tak? Nie oceniam człowieka, tylko pojedyncze zachowania, więc jest to normalne, chrześcijańskie, dobre postępowanie, to nie, nie ma nic złego, tak? Można spokojnie sobie pojedyncze zachowania jakby oceniać, tak? I tyle. No to tak to wygląda. Może kończmy, żeby nie zabierać wam więcej czasu. Czyli generalnie to nie znaczy, że wchodzimy do wojny. Ja wam mówię właśnie, że to właśnie znaczy, że wchodzimy do wojny, tylko nie teraz dzisiaj. Tylko to jest po prostu taki proces, powolny proces, tak? I tyle. Poza tym nasza poświadomość, podobność nie słyszy słowa nie że to, jak ludzie mówią, że nigdy nie będę pił, nigdy nie będę pił alkoholu, nigdy nie będę palił papierosów, nie? To potem palą i piją, nie? <laughs> Bo trzeba mówić, jestem czysty, oddycham świeżym powietrzem, tak? Piję czystą wodę, tak? Moje ciało w świątyniu Ducha Świętego. Tak trzeba robić, jakby tak? A nie tam straszyć wojną i terroryzować ludzi tymi wszystkimi strasznymi wizjami, jakby, tak? E tak to wygląda. Więc jakby jak ktoś mówi, że nie wchodzimy do wojny, to nasza psychika, nasza podświadomość słyszy, wchodzimy do wojny, wchodzimy do wojny, tak, e, misja natowska, bierzemy w niej udział, jesteśmy w NATO, wchodzimy do wojny, znaczy tak słyszy nasza podświadomość, nie, e, ale jeszcze pozostaje kwestia, co my z tym zrobimy, tak, bo co innego podświadomość, co innego świadomość, co innego ciało, tak, to wszystko jest jedna wielka maszyneria, no i oczywiście dusza, tak, i tu postawmy kropkę na D, pieczętując właśnie przekaz od jednego jasnowidza i od drugiego jasnowidza, bo wielu jasnowidzów i, i wielu w ogóle ludzi uważa, że dusza jest w ciele, jest gdzieś ukryta, jest w ciele. Ja uważam na odwrót, ja uważam, że to ciało ludzkie jest tu, w środku duszy, więc dusza nie opuszcza ciała, to ciało opuszcza duszę jak umiera, tak? Taka jest różnica, ale to trzeba właśnie otworzyć się tak jakby naprawdę, trzeba się zakorzenić w prawdzie, w prawdzie tak, wtedy jakby wiecie, no, jak człowiek czuje, że dusza jest ogromna, tak, aura ogromna, dusza ogromna, a te ciało jest takie malutkie, tak, no to jest, to nie czuje się taki steryzowany w strachu, jakby tutaj zamknięty w tym ciele w strachu i nie wiadomo co jakby, tak, ale jak człowiek właśnie jest zmiażdżony tym strachem, to jego dusza się kurczy, tak, kurczy, i rzeczywiście wtedy jak człowiek dużo się boi, duży sam się autoterroryzuje tymi strasznymi wizjami, tak, To wtedy może mu się wydawać właśnie, że jego dusza jest wewnątrz ciała, tak? No bo człowiek jest taki malutki, jest taki zmiażdżony, jest taki taki, taki karzełek jakby, nie? Niektórzy ludzie mają takie śmieszne wizje. Ja akurat nie, ale są tacy ludzie znam, że mają takie wizje właśnie karzełków właśnie karzełków, właśnie takich duchów karzełków, często one są czarne właśnie, tak I, no i to, że tam gdzieś jakieś dusze, nie dusze, dobra, już nie będę w to wchodził, ale są takie przykazy gdzieś tam, prawdziwe nieprawdziwe, kto wierzy ten wierzy, no na pewno można to potraktować jako metaforę tak, że takie właśnie małe, skarlowe ciały właśnie dusze i też czarne to są po prostu mocno zmiażdżone przez ciemność po prostu nie mocno zmiażdżone przez ciemność ale do ostatniej chwili zawsze jest ta iskierka że można się nawrócić tak do pana boga do pana jezusa do światła tak i wtedy ta iskierka rośnie tak i się okazuje że dusza nie jest w środku ciała tylko jest tu gdzie ciała potem się okazuje że w ogóle aha to na w ogóle jest jeszcze dalej nie i to ciało jest wewnątrz duszy tak no, i tyle. Dobra. To tyle z tych enigmatycznych tematów na Piątkowy Wieczór. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się serdecznie z Panem Bogiem i nawracajcie się. Ja muszę się nawracać, Wy musicie się nawracać, Pan Krzysztof Jackowski musi się nawracać. W tych momentach, w których błądził, wszyscy błądzimy, wszyscy mamy prawo do błędu. Możemy krytykować pojedyncze rzeczy. Nie jest to nic złego, czy oceniać tak inaczej z całym człowiekiem, a inaczej jakby pojedyncze rzeczy. I tyle. Dobra. Trzymajcie się z Panem Ogiem do usłyszenia w następnej audycji. Mam nadzieję, że zrobię o tych jałówkach, ale to będzie krótka audycja, parę minut o jałówkach i tyle. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Cześć. Pa! Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte. Nowy Testament. Apokalipsa Świętego Jana. Tromba Piąta. Pierwsze piany.